Wesołe Miasteczko i Bawialnia Wsielki przy ulicy Kąpielowej zapraszają do wspólnej zabawy. Moc atrakcji na zewnątrz i największa w regionie wewnętrzna bawialnia. Telefon 665-188-568. Więcej informacji na www.wesołemiasteczkosielpia.pl. W sobotę w Nowym Dziebałtowie zorganizowano piknik familijny, a połączony był on z oddaniem do użytku inwestycji zrealizowanej w ramach budżetu obywatelskiego. Za pieniądze przyznane w ramach głosowania przy tamtejszej remizie zagospodarowano plac rekreacyjny oraz wybudowano piękną altanę. Okazuje się, że ta społeczność jest na tyle zorganizowana, że potrafi znaleźć sojuszników poza samym sołectwem, bo niemożliwe byłoby w oparciu tylko o jedno zdobyć tak dużą liczbę głosów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że równolegle to sołectwo Starego Dziebałtowa realizuje inny projekt obywatelski wspólnie z Wincentowem, no to widać wyraźnie, że tu są ludzie, którzy ze sobą potrafią współpracować i potrafią dla lokalnej społeczności zorganizować się w taki sposób, żeby znaleźć te setki, a nawet tysiące głosów. Społeczność nie tylko zadbała o to, by powstał obiekt, ale i o lokalną integrację. Dla najmłodszych w sobotę zorganizowano piknik na rozpoczęcie wakacji, a niejako przy okazji zaprezentowany został nowy obiekt, czyli duża, wygodna altana. Uporządkowane są posadzone tuje, wyrównany teren tutaj jest, jest kostka brukowa, jest altana. Są namioty, no i z wyposażeniem, ze stolikami piwnymi to wszystko. Najmłodsi podczas małego festynu mogli korzystać m.in. z darmowego poczęstunku, animacji czy zabawy na dmuchańcach. Przypomnijmy, że projekt zagospodarowania terenu przy OSP w Dziebałtowie uzyskał w głosowaniu na budżet obywatelski 2024 aż 4249 głosów.